Będę mówił o kolekcji Discarding Images. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych kolekcji ikonografii średniowiecznej w sieci, która pojawiła się jako efekt uboczny pracy naukowej. Tak naprawdę ja nie będę tutaj o prawie autorskim, raczej o domenie publicznej i jej popularyzacji, korzystaniu z niej i co fajnego z tego przychodzi. Sama nazwa bloga czy też tej kolekcji, bo ona funkcjonuje teraz głównie na Facebooku, wzięła się z nawiązania do odrzuconego obrazu Lewisa, czyli autora mediewisty, który znany jest lepiej z tego, że napisał opowieści z Narni. On napisał książkę Odrzucony obraz, która dotyczyła właśnie średniowiecznego obrazu świata. I nazwa tego bloga nawiązuje w jakimś stopniu, czy też przekształca tytuł Lewisa. A teraz chwilę muszę poczekać, żeby w ogóle działać dalej. Z góry powiem, że tutaj, jeśli uda się pokazać prezentację, z góry przepraszam, będą tam materiały drastyczne, które dosyć obrzydliwe niektóre obrazki będą. Z góry przepraszam wszystkich, będą sceny przemocy i tym podobne. Pięknie. Na pewno na ekran. Dobra. Tak, ale. Aha, czyli będzie z paskiem. Dobrze, proszę Państwa, już przechodząc, tak jak mówiłem. Dobra. No, coś tu. Pięknie. Wreszcie działa. Tutaj Państwo mogą znaleźć pod tymi adresami i blog, i stronę na Facebooku. To istnieje od ponad roku, ale przez ten czas strona została zauważona przez większe przeglądy sieciowe, czyli tak jak tutaj Państwo widzą Boing Boing, który zachwycił się głównie właśnie tymi nietypowymi scenami przedstawianymi w średniowiecznej ikonografii. IO9, który z kolei zachwycał się miniaturami tego typu. Również pojawił się wątek w prasie. Tutaj jest akurat przykład słowacki. Nie tylko, ale słowacki akurat dosyć ciekawie brzmi. Poza tym pisało o blogu chociażby francuskie wydanie GQ. Nie będę pokazywał, bo umieści informacje tuż pod reklamą prezerwatyw o smaku bekonowym, więc po prostu nie pokazuję, żeby nie było reklamy. Poza tym największe serwisy miłośników psów i kotów, które wyciągały ikonografię z psami, kotami, interpretowali to po prostu po swojemu, zazwyczaj błędnie, ale ważne, że pisali. Pojawiło się sporo stron naśladujących tę formułę, to znaczy ludzie, którzy po prostu grzebią w bibliotekach cyfrowych, zaczęli pokazywać, co też fajnego tam znaleźli, bądź po prostu kopiowali content z mojej strony. Pojawiły się memy bazujące na tym materiale, był on wykorzystywany na okładkach płyt, książek, również, co ważne, większe instytucje kultury, z których biorę materiały, typu British Library, Morgan, Getty, Bibliothèque Nationale de France, zaczęły udostępniać
materiały z mojej kolekcji, ponieważ to jest jakby promocja ich zbiorów, ja wynajduję fajne rzeczy u nich, oni później sobie z tego korzystają. Skąd się wzięła ta popularność? Ta popularność wzięła się po prostu z pewnego przełamania stereotypu średniowiecza jako epoki nudnej, pobożnej i tak dalej, w której tam były tylko święte obrazki. Zaczęło się tak naprawdę od tych miniatur przedstawiających mniszki zbierające faliczne owoce z drzewa. To jest właśnie z Bibliothèque Nationale de France, na marginesie powieści o róży. Nie ma to związku z treścią powieści o róży, jest to po prostu pewna jakaś historia, której nie możemy zrekonstruować, ona ma dalszy ciąg. Po prostu wrzuciłem kiedyś tę miniaturę na Facebooka, ona zrobiła niesamowitą furorę, więc czemu nie, można to pokazywać dalej. Kiedy już się nazbierało u mnie na prywatnym profilu tej ikonografii dosyć dużo, to stwierdziłem, że trzeba coś z tym dalej zrobić i trzeba po prostu pokazać to gdzie indziej. Sceny, po prostu jest to, powiedzmy sobie, jest to dosyć prymitywne manipulowanie ludzkimi gustami. Wiadomo, że jak mamy scenę poczęcia Merlina, czyli tutaj akurat diabeł w sytuacji łóżkowej z damą, no to w dodatku bardzo, bardzo estetyczna, ładnie wykonana miniatura, no wiadomo, że takie coś może się po prostu spodobać. Sceny zaskakujące z dekretu Gracjana, prawnicza rozprawa i pojawia się właśnie wizerunek, którego w tym stereotypowo świątobliwym średniowieczu byśmy się nie spodziewali. Czy Orygenes, który według legendy dokonał samokastracji, to też w Roman de la Rose jest napisane i tutaj ten Orygenes jest przedstawiony tak dosyć dosadnie, dokonuje tej autokastracji tak dosyć topornie, a właściwie nożowniczo. Czy takie, powiedzmy, mniej dosadne, ale aluzje seksualne, które też pojawiały się, to jest modlitewnik Joanny Szalonej, gdzie po prostu jest lisek, który w dosyć ciekawy sposób gra na dudach. Oprócz tego, jak wiadomo, poza tym, że jest właśnie ta dwuznaczność, erotyka i to wiadomo, że się dobrze sprzeda, no to sprzedają się świetnie koty. To są koty z bestiariusza. Tutaj proszę zwrócić uwagę szczególnie na tego kota, który sobie czyści pod ogonie. To jest dosyć częste przedstawienie w średniowieczu kocich nawyków, kocich czynności. I tutaj mamy bardzo ciekawy przykład występowania tego kota czyszczącego się. W niemieckim mszale jest scena z Chrystusem, Majestas Domini, prawda? Chrystus w mandorli, mający sądzić zaraz grzeszników, a iluminator po prostu tam umieścił tego kotka, pokazując, że kotek niekoniecznie się przejmuje tym, że tutaj właśnie zaraz będzie sąd ostateczny. Czasami znajdują się takie zaskakujące zestawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o te relacje naczelnych do kotów. Tutaj z jednej strony miniatura z godzinek i takie, powiedzmy, bardzo, bardzo zbliżone zdjęcie wykonane parę lat temu. To już takie memy, może to pominę. Tutaj też ciekawe zestawienie, Matka Boska karmiąca dzieciątko, a na marginesie umieszczono małpę karmiącą małego kotka, więc to wiadomo, że to też jest dosyć ciekawe, nietypowe, tego się na co dzień nie widzi, trzeba rzeczywiście przewertować cały rękopis, żeby trafić na takie przedstawienie. Oprócz tego taki typowy średniowieczny humor, który znamy już później, powiedzmy, z Rablego, humor skatologiczny, głównie reprezentowany właśnie przez małpy, tu małpy kucharze, małpy przygotowują potrawę po prostu w dosyć taki fizjologiczny sposób.
czy w jednym opracowaniu dotyczącym roślin, gdzie rozważa się lecznicze właściwości roślin, również dosyć obszerny rozdział na temat leczniczych właściwości odchodów. No i postanowiono tu przedstawić, powiedzmy, takie praktyczne użycie, ale raczej weterynaryjne, świnka po prostu, która spożywa odchody. Poza tym wszelkie przedstawienia związane ze zwierzętami, to jest z Gastona Febusa, kopulujące dziki, które są umieszczone w całym takim, powiedzmy, szerokim kadrze prezentującym zachowania dzików, ale powiedzmy, że nie spodziewamy się w rozprawie dotyczącej polowań, że również będzie uchwycona taka scena. Tutaj oczywiście jeszcze gra dosyć mocno mimika tych zwierząt, która jest dosyć fajnie uchwycona. Czy można też po prostu wyciągnąć z bestiariusza przedstawienia jakichś zwierząt i dopisać na przykład, że to są średniowieczna wersja Angry Birds, ponieważ akurat iluminator nie był obdarzony zbyt takim wielkim talentem, więc wszystkie te ptaki są rzeczywiście takie dosyć złowrogie z miny. Inne przedstawienia zwierząt, typu właśnie szczury pływające w łódkach, które pojawiały się w Pontyfikale, czyli coś, czego się też niekoniecznie każdy będzie spodziewał po świętej księdze, że gdzieś na marginesie będą przedstawione właśnie takie sceny. Szczególna tutaj uwaga iluminatorów padała na króliki. Te króliki chyba właściwie funkcjonują na marginesach, tak jak dzisiaj koty w internecie. Króliki, które są personifikowane, króliki, które prześladują ludzi, myśliwych, psy. Taki świat na opak. No i te króliki tu na przykład walczą z psami, tutaj królik dosiadający lwa walczy z łucznikiem hybrydą, królik z siekierą, który mści się na psie, który tutaj błaga o litość, króliczy pogrzeb, prawdopodobnie pogrzeb psa czy myśliwego, którego króliki wcześniej złapały i właśnie pomściły śmierć swoich pobratymców. Tu też scena króliczego pogrzebu. I jeśli chodzi o wykorzystanie tego, tak jak wspominałem, sporo jest różnych wykorzystań. Tu jest akurat jedno z najbardziej mnie cieszących, czyli nawiązałem współpracę z jednym z artystów Miszek.com, który po prostu robi filcowe zwierzątka i zaczął wykonywać na podstawie tych miniatur filcowe króliki, które zostały komponowane właśnie w te sceny z miniatur. Poza tym króliki zaczął rozprowadzać jako element garderoby, właśnie średniowieczne króliki, które można sobie po prostu gdzieś przypiąć. Jest to wspaniała taka królicza, lekko mediewalizująca biżuteria. Tak jak widzimy, po prostu to jest takie wykorzystanie, popularyzacja tego, co po prostu możemy znaleźć, korzyści płynące z domeny publicznej. Tyle, dziękuję.